dzieciom. Zaplanuj zieloną szkołę, czyli edukacyjny turnus uśmiechu z Fundacją ING Dzieciom i CEO, to temat naszego spotkania, którego prowadzącymi będą, i tutaj mamy kilku prowadzących, więc postaram się wszystkich wymienić, pani Agata Tomaszewska, pani Katarzyna Czeczot-Łukasik, pani Małgorzata Faliszek oraz pani Jolanta Bujuk. Już za chwilę prowadzące będą się po kolei ze swoimi częściami łączały, ale zanim to nastąpi, opowiem o kilku kwestiach technicznych. Po prawej stronie naszego pokoju mamy okienko czatu. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzących bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać mi znać. Ja będę starała się pomóc albo w tym ogólnym czacie, albo już indywidualnie z każdym uczestnikiem, który będzie miał jakieś trudności. Nie zabieram więcej czasu, życzę owocnego spotkania i przekazuję, Agato, Tobie głos. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Fundacji ING Dzieciom, z której się z Państwem łączę. Jesteśmy w Wiśle i o turnusach edukacyjnych w Wiśle będzie dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Centrum Edukacji Obywatelskiej za współpracę i wspólne zorganizowanie tego webinarium. Na dzisiejszym spotkaniu będziemy mieli okazję posłuchać i zadać pytania pani Katarzynie Czeczot-Łukasik. Pani Katarzyna jest nauczycielką i tutorką w 64. Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Bardzo doświadczona, jeśli chodzi o organizowanie zielonych szkół, i opowie o metodzie, jak się przygotować do zielonej szkoły, o tym, jakie korzyści daje ta forma edukacji, i podpowie Państwu właśnie, na jakie cele najważniejsze należy się nastawiać przy organizowaniu zielonej szkoły. Następnie głos zabierze pani Małgorzata Faliszek, która była u nas na Zielonej Szkole w tym roku. To pani Małgorzata ze swoimi koleżankami i kolegami ze szkoły Bojanowie przygotowali program turnusu edukacyjnego, który wygrał w naszym konkursie i był zrealizowany wiosną tego roku. Także pani Małgorzata podzieli się swoimi doświadczeniami, powie, jak to tutaj u nas w Wiśle jest. A na koniec porozmawiacie Państwo z panią Jolantą Bujok, która jest koordynatorką turnusów uśmiechu i pracuje w fundacji już 20 lat i wszystko o naszym miejscu wie i może odpowiedzieć Państwu na wszelkie pytania. Ja jeszcze zanim rozpoczniemy webinarium, chciałam trzy słowa powiedzieć o Fundacji ING Dzieciom, bo może nie wszyscy nas znają. Fundacja ma już prawie 30 lat. Działamy w całej Polsce, ale siedzibę mamy w Wiśle i działamy w obszarze edukacji. Szczególnie oczywiście jesteśmy od już kilkunastu lat nastawieni na edukację dzieci i młodzieży i naszym flagowym programem jest właśnie program Turnusów Uśmiechu, w którym dajemy miejsce, dajemy wszelkie możliwości do tego, żebyście wy Państwo jako eksperci realizowali swoje programy edukacyjne dla swoich uczniów. Mamy różne turnusy, nie tylko edukacyjne, również terapeutyczne dla dzieci ze szkół specjalnych oraz kolonii i zimowiska, które też tutaj oczywiście się odbywają. Także przez cały rok w Wiśle mamy dzieci z różnych stron Polski. W sumie rocznie organizujemy 22 turnusy. O tym wszystkim oczywiście możecie przeczytać na naszej stronie internetowej ingdziecom.pl. Ale w związku z tym nie będę przedłużać i oddam głos naszej pierwszej prelegentce, czyli pani Katarzynie Czeczot-Łukasik, która opowie o metodzie prowadzenia zielonej szkoły, o tym, jakie korzyści można dzięki tej metodzie tutaj wypracować. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia w drugiej części webinarium. Good.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moim zadaniem dzisiaj jest opowiedzieć Wam o tym, w jaki sposób można przygotować zieloną szkołę, co zrobić, żeby program spełniał oczekiwania i potrzeby uczestników, również żeby Państwu się dobrze pracowało w czasie takiej mało konwencjonalnej formy. I chciałabym zacząć od tego, że zielona szkoła w takim rozumieniu, jakie widzimy teraz, w takim rozumieniu turnusów edukacyjnych, między innymi Fundacji Ing Dzieciom, to jest takie wydarzenie kilkudniowe, w tym przypadku 12-dniowe, które polega na tym, że szkoła przenosi się w inne miejsce i zaczyna pracować innymi metodami niż te zwykłe, takie szkolne, siedzenie w ławkach, rozwiązywanie zadań, prace domowe. Kwintesencją, moim zdaniem, tego, co się dzieje na wyjazdach takich edukacyjnych, jest edukacja przez działanie, czyli wprowadzanie takich form aktywności, w czasie których uczestnicy uczą się w najrozmaitszych formach takich poza klasyczno-szkolnych, powiedziałabym. Niesłychanie ważną rzeczą w realizowaniu zielonych szkół jest to, że budują się nowe, inne relacje, takie bardziej bliskie, bardziej otwarte. Uczniowie poznają swoich nauczycieli w sytuacjach pozaszkolnych. Okazuje się, że nauczyciel to też człowiek. Nauczyciele też mają niesłychanie dużo okazji do tego, żeby zobaczyć dowiedzieć się czegoś więcej o swoich podopiecznych. Te różnorodne formy aktywności, będę o nich jeszcze później mówiła, to jest rzeczywiście okazja do tego, żeby wszystkimi zmysłami i w najróżniejszych okolicznościach, z zaangażowaniem emocji, towarzyszyć swoim podopiecznym w zdobywaniu nowej wiedzy, nowych umiejętności, wiedzy nie tylko takiej podręcznikowej, nie tylko o otaczającym świecie, ale też o samych sobie. No, truizmem jest, ale powiem to, że w czasie takich wyjazdów, kiedy wspólnie spędzamy czas, kiedy wspólnie podróżujemy, spożywamy posiłki, planujemy kolejne dni, dzielimy się swoimi emocjami, współpracujemy, te zasady życia społecznego, które może w szkole są takie bardziej sztywne i umieszczone w różnych ramkach, regułach, tutaj zaczynają funkcjonować tak na żywo i rzeczywiście, i to jest też taka, no, powiedziałabym, też bardzo ważny element edukacji w czasie tych zielonych szkół. W czasie zielonych szkół, na które wyjeżdża dosyć duża na ogół liczba uczniów, bardzo dobrym pomysłem jest praca w grupach, która też najczęściej jest cechą charakterystyczną pracy na zielonych szkołach. Ona też ma swoje liczne zalety, o których jeszcze też będę w przyszłości za chwilkę mówić, ale chcę to zasygnalizować, dlatego że jak zaczynamy myśleć o przygotowaniu szkoły zielonej czy turnusu edukacyjnego, to warto, żebyśmy takie punkty, takie cechy najważniejsze mieli przed oczami, z tyłu głowy. Ważne jest to, i to o tym też będzie mowa, bo to jest jeden z warunków przygotowywania programów na turnusy edukacyjne, żeby program, który będzie układany, żeby on był wspólnym dziełem nauczycieli, uczniów, czasem jeszcze rodziców albo innych osób, które współpracują ze szkołą. To współtworzenie jest nieważne, dlatego że ono pomaga odpowiedzieć na potrzeby osób, które wyjeżdżają. Daje też takie poczucie współodpowiedzialności i też jest takim czynnikiem, który powoduje, że motywacja uczniów do udziału w różnych działaniach i do zdobywania wiedzy i umiejętności jest większa. Spróbujmy się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby przygotować dobry program takiego wyjazdu edukacyjnego na 12 dni do Wisły. Otóż proponowałabym, żeby zacząć od przyjrzenia się wnioskom, które możecie Państwo znaleźć na stronie Fundacji ING Dzieciom i do regulaminu konkursowego. I warto na początku odpowiedzieć sobie na pytanie, czy spełniamy kryteria jako szkoła, czy chcemy rzeczywiście zorganizować taki wyjazd, co on może nam dać. Czy jesteśmy gotowi zgromadzić grupę około 40-45 uczniów, z którymi byśmy wyjechali? I czy mamy takich znajomych w Radzie Pedagogicznej, których jesteśmy gotowi zaprosić do wspólnego
do wspólnej przygody. I dopiero jeżeli na te wszystkie pytania odpowiemy sobie, że tak, to warto zrobić kolejny krok. A kolejnym krokiem powinno być, moim zdaniem, na początku zbudowanie zespołu i czy też zgromadzenie osób, które będą wspólnie tworzyły ten program. No i oczywiście zielone światło na zieloną szkołę od dyrekcji szkoły, bo bez tego na pewno ani rusz. I teraz kilka słów o zespole chciałabym powiedzieć. Otóż zespół nauczycieli, którzy wyjeżdżają na tak długi czas, 12 dni, to jest dużo czasu. Dobrze by było, żeby to były osoby, które znają się, które mają już jakieś wspólne doświadczenia w działaniu. Takie osoby, które wiedzą, że z radością i z cierpliwością i z chęcią spędzą ze sobą wspólnie ten czas, który jest czasem bardzo kreatywnym, bardzo inspirującym, bardzo energetyzującym, ale też trudnym, no bo to jest 12 dni, kiedy mamy swoich podopiecznych cały czas pod swoimi skrzydłami. Zadaniem tego zespołu jest wspólne stworzenie programu i zrealizowanie, go potem w czasie wyjazdu. Jedna osoba z zespołu powinna pełnić taką rolę koordynatora. Koordynator to jest osoba, która no, taka czuje się osobą z taką zapinającą ten program. To jest też osoba, która reprezentuje zespół w kontaktach z fundacją, która domawia szczegóły, doprecyzowuje harmonogram, no taki lider tego zespołu. Jeżeli mamy już zespół, mamy chęci i mamy zielone światło od dyrekcji, no to wtedy to jest ten moment, kiedy dobrze jest się wziąć za realizowanie planu. Dobry plan to jest taki plan, który można by opatrzyć wieloma różnymi przymiotnikami. Oprócz tych, które tutaj Państwo widzicie na prezentacji, o których za chwilkę będę mówić jeszcze, znalazłam jeszcze kilka takich innych przymiotników, które bym tutaj dodała. A mianowicie, że dobry plan to jest też taki plan, który jest atrakcyjny, który jest różnorodny, który jest wartościowy i jeszcze dwa przymiotniki, uwaga, bardzo ważne, nieprzeładowany i elastyczny. Nieprzeładowany, to znaczy taki, który pozwala na to, żeby pewne rzeczy działy się tyle czasu, ile się dzieją. Jeżeli Państwa podopieczni wyjeżdżają rzadko albo jest to ich pierwszy wyjazd, wtedy szczególnie dobrze jest, żeby w programie był czas na to, żeby porozmawiać o emocjach, pozwolić na przeżywanie, na opowiadanie wrażeń. Elastyczny to znaczy taki, który uwzględnia to, że pogoda może nam pokrzyżować nasz plan A. Elastyczny to znaczy też taki, który pozwala, który jest modyfikowalny w sytuacji, kiedy widzimy, że nasi uczestnicy na przykład tego potrzebują, są bardzo zmęczeni, albo wręcz odwrotnie, właśnie rozpiera ich energia i wtedy plan pod tytułem będziemy teraz prowadzić jakieś klasy kameralne, może lepiej zamienić na zajęcia sportowe. Czyli warto mieć w zanadrzu jakieś inne rozwiązania niż te, które spiszemy sobie na papierze jako ten wariant początkujący. O współpracy już mówiłam. Ważne, żeby wyjazd był ambitny, żeby ten plan rzeczywiście był taki, żeby chciało nam się go realizować, żeby nie był miałki i żeby uczniowie skorzystali, Państwo zresztą też, z tego programu, żebyście wszyscy wrócili bogatsi o doświadczenia, o wiedzę, o emocje, o wspólne jakieś fajne relacje, wspomnienia i przeżycia. Wspólny plan, dobry plan to jest też taki, dobry plan szkoły zimowej to jest taki, którym jesteście Państwo świadomi tego, że realizujecie też cele wychowawcze i edukacyjne wyjazdu. Jeżeli chodzi o te cele edukacyjne, mówiłam o tym, że dobrze, żeby to była taka edukacja w działaniu. Jeżeli przyjrzymy się uważnie podstawie programowej, no to można zobaczyć, że w tej podstawie programowej jest bardzo dużo wytycznych na różnym poziomie ogólności, które właśnie świetnie daje się zrealizować w czasie takiego wyjazdu, a czasami lepiej można je zrealizować w czasie wyjazdu niż w czasie takiej zwykłej szkolnej codzienności. Tutaj pierwszy slajd pokazuje te cele ogólne kształcenia w szkole podstawowej, wyciągnięte
z podstawy programowej. Podstawa programowa oczekuje od nas, że będziemy uczyć uczniów korzystania z informacji na różne sposoby, poczynając od ich poszukiwania poprzez przetwarzanie, aż po prezentację potem efektów swoich prac. Wszystkie umiejętności miękkie, tak zwane kompetencje miękkie, doskonale się kształci właśnie w czasie prac w zespole, w czasie realizowania projektów edukacyjnych. O tych aspektach społecznych już wspominałam. Rzeczywiście bardzo dużo takich umiejętności związanych ze współdziałaniem, z rozwiązywaniem problemów, z negocjacjami, ze słuchaniem i szanowaniem zdania innych osób. No to są cele, które super się realizuje właśnie w czasie wyjazdów na żywo, na prawdziwych przykładach, które na co dzień się zdarzają. Jeżeli chodzi o metody i formy prowadzenia zajęć, no to w licznych, bardziej szczegółowych fragmentach podstawy programowej dotyczących poszczególnych przedmiotów znajdziemy zalecenia dotyczące i realizacji projektów, i prowadzenia zajęć terenowych, i spotkań z ekspertami, i tego, żeby próbować korelować wiedzę z rozmaitych przedmiotów. Więc to w czasie projektowych, szczególnie działań, w czasie takiego wyjazdu jest możliwe i bardzo warto mieć to z tyłu głowy i w momencie, kiedy przekonujemy na przykład dyrekcję szkoły do tego, że warto wyjechać, zostawić lekcje, tablice, ławki na jakiś czas i udać się w teren, jak i do tego, żeby przygotować po prostu fajne, ważne zajęcia. Gdybyśmy się przyjrzeli treściom w podstawie programowej, to widać, że tych treści związanych, które możemy zrealizować w czasie wyjazdu też jest sporo i naprawdę pani Małgosia, która będzie mówiła po mnie i będzie pokazywała przykłady, będzie opowiadała o tym, co się zdarzyło na jej wyjeździe, powie wam, jak to było u nich, jak bardzo wielu rzeczy z podstawy programowej uczniowie mogą się nauczyć w czasie wyjazdu właśnie. Natomiast ja chciałam pokazać wam taki przykład z jednego z wyjazdów, na których byłam, na których nauczyciel fizyki w lesie prowadził z uczniami badania dotyczące tego lasu i przy okazji przemycał informacje z matematyki. Proszę bardzo, tutaj jest taki obrazek, no to jest moje dzieło rąk moich, więc proszę docenić. To jest przykład tego, jak można uczyć podobieństwa trójkątów bez siedzenia w ławce i rozwiązywania prostych albo bardziej skomplikowanych zadań. Jeżeli mamy już takie elementy jak zespół, zgoda dyrekcji, pomysł na to, że chcemy wyjechać, warto, żebyśmy się zastanowili nad tym, jakie potencjalne możliwości tkwią w regionie, do którego jedziemy. Co można tam zobaczyć, jakiego rodzaju zajęcia przeprowadzić, jakie spotkania, jakie wycieczki. Warto też zastanowić się nad tym, jakie są nasze nauczycieli, supermoce, jakie są nasze pasje, zainteresowania, co my możemy z siebie dać w terenie, z czym trudniej nam jest się realizować zwykle w szkole. I na tej podstawie można zacząć budować program. Myślę, że po takiej analizie tych potencjałów, które tkwią i w regionie, i w nas, może zacząć nam się kreować jakiś taki wstępny temat przewodni wyjazdu. A jeżeli już się zacznie kreować taki wątek przewodni, na przykład, nie wiem, z biegiem Wisły albo dbam o zdrowie, no to zobaczycie, że taki temat daje ogromne możliwości i związane z realizacją podstawy programowej z różnych przedmiotów, jak i daje ogromne możliwości z przeprowadzenia fajnych, ciekawych, projektowych zajęć z uczniami. Następnym etapem, jak już mamy ten wstępny pomysł, powinno być konsultacja z uczniami. Mówiłam już o tym, że fajnie, żeby taki projekt, ważne jest, żeby taki projekt był współtworzony przez uczniów, czasem rodziców, czasem można zaprosić jeszcze
pedagogów, psychologów szkolnych, inne osoby, które współpracują na co dzień z uczniami i poprosić o to, i pomyśleć o tym, jak wspólnie możemy zorganizować taki wyjazd. Warto porozmawiać z uczniami o tym, jakie są ich potrzeby, jakie są oczekiwania, o czym marzą w związku z takim wyjazdem, jakich umiejętności, jakiej wiedzy, jakie chcieliby zdobyć, jakie umiejętności chcieliby rozwinąć. Przepraszam, troszkę się zaplątałam. I stworzyć później plan, który będzie odpowiadał też na te potrzeby dzieciaków. W końcu nieczęsto wyjeżdżają wspólnie na 12 dni, jak już wyjeżdżają, to fajnie, żeby dostali to, czego oczekują. Warto przed przysiąściem i napisaniem programu zastanowić się nad tymi elementami, których oczekuje też Fundacja Ing dzieciom. Zgodność celów turnusu z celami konkursu. Warto na początek sformułować sobie cel, zastanowić się nad tym, dlaczego tak naprawdę my chcemy tam pojechać, co chcielibyśmy zrealizować. I warto, żeby ten cel był tak sformułowany, żeby można było pod koniec sprawdzić, czy on został zrealizowany. I zachęcałabym do tego, żeby nie tworzyć takiego celu, że na przykład jedziemy, żeby nakręcić film. Z takimi celami trochę czasem jest tak, że coś na końcu się popsuje, będzie jakiś problem techniczny, film nie powstanie albo powstanie taki mało zadowalający nas i możemy zaryzykować takie twierdzenie, że cel nie został zorganizowany. Natomiast zostało zrealizowanych bardzo dużo różnych celów, bo uczniowie nauczyli się planować, pisali scenariusze, organizowali scenografię, planowali kolejne działania, które są potrzebne do tego, żeby ten film powstał. I na przykład zdobywali w międzyczasie ogromną ilość wiedzy i umiejętności. I warto zwrócić uwagę na to, co oni tak naprawdę oprócz tego filmu wywożą ze szkoły. I niech to będzie z takiej szkoły zielonej, i niech to będzie naszym celem. Twórcy konkursu tych programów zwracają uwagę na autorski charakter programu. Też zachęcam do tego, żeby to był program wasz, a nie program gdzieś wykorzystany z jakichś źródeł, które już istnieją w różnych miejscach. Taki rzeczywiście odpowiadający na wasze potrzeby, na to, co chcielibyście zrealizować, co czujecie. Te innowacyjne metody pracy, no to są właśnie te metody takie mało, rzadko możliwe do wykorzystania w szkole, to są wykorzystanie możliwości technologicznych, na przykład kręcenie filmów telefonami komórkowymi, robienie zdjęć, przetwarzanie potem tych zdjęć, praca metodą projektu, o efektach, jakie powstają, efektach pracy uczniów na takich wyjazdach. Też za chwilkę troszkę powiem, też Małgosia będzie o tym później wam opowiadała. Ważne, żeby z programu wynikało, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie wspólnie tworzą ten program, ale ważne jest też, żeby było widać, że to jest wasz program, że to wyście go napisali i że wy go będziecie realizować. Czyli wasze zaangażowanie jest tutaj bardzo istotne. Racjonalny i adekwatny do potrzeb grupy, czyli napisany tak, żebyśmy mieli poczucie, że damy radę go zrealizować. Elementami programu niewątpliwie są te wydarzenia, aktywności, w których bierzecie wspólnie z uczniami udział i w edukacji przez działanie. No właśnie, czyli wszystko w zasadzie, co się dzieje na takim wyjeździe, może być takim zdarzeniem edukacyjnym albo realizującym cele wychowawcze. Wszelkiego rodzaju obserwacje, badania terenowe, spotkania z ekspertami. Myślę tutaj zarówno o pracownikach muzeów na przykład, o ratownikach górskich, o przewodnikach, o wybitnych postaciach, których w okolicach Wisły można spotkać. Nie wiem, czy będziecie mieli okazję spotkać Adama Małysza, ale do Izby Pamięci Jerzego Kukuczki można pojechać, porozmawiać z jego żoną na przykład. Więc takich wydarzeń może być bardzo dużo. Bardzo inspirujące i motywujące dla uczniów są też wszelkiego rodzaju quizy, turnieje, konkursy, które można zaproponować jako element programu i też jest to bardzo fajna okazja do tego,
żeby edukować, żeby wychowywać, żeby fajnie i wspólnie twórczo spędzać czas. W moim silnym przekonaniu jest tak, że ta praca grupami projektowymi to jest bardzo dobry pomysł na taką formułę, że wyjeżdża 40 czy ponad 40 uczniów i coś tworzą. Jeżeli pracujemy grupami projektowymi, to każda grupa ma dosyć jasno sprecyzowany cel, sama planuje sobie, oczywiście w ramach programu, który został opisany, swoje działania, gromadzi informacje, przetwarza je, wypracowuje różne umiejętności, kształci rozmaite umiejętności związane ze współpracą właśnie. To, co tutaj zaproponowałam na tym slajdzie, to jest tylko jakaś część tego, co może być efektem pracy grup projektowych. Małgosia też będzie mówiła za chwilkę o tym, jakie efekty pojawiły się w pracy uczniów, z którymi była w Wiśle na takim turnusie edukacyjnym. Gdybym miała przechodzić pomału do podsumowania, jeszcze chciałabym, mamy chwilkę, ale może jeszcze Państwo będziecie mieć jakieś pytania, albo uwagi, albo pomysły. Jeżeli będziecie mieli, to zapraszam do tego, żeby się nimi dzielić. To mogą być pomysły dotyczące celów, jakie się realizuje w czasie wyjazdu, jakichś form pracy z uczniami, pomysłów na to, w jaki sposób grupy projektowe mogą prezentować efekty swoich działań, no to bardzo proszę, żebyście tam pisali w czacie. Ja podsumowując, chciałabym jeszcze raz zwrócić uwagę na kilka takich elementów, które są ważne, jak się przygotowuje taki dobry program wyjazdu. Przede wszystkim musimy mieć silne przekonanie, że chcemy to zrobić i że widzimy wartość w tym, czym się będziemy zajmować. Druga rzecz to jest to współtworzenie i to odpowiadanie na potrzeby uczestników. Trzecia rzecz to jest edukacja w działaniu, czyli takie zaplanowanie tego wyjazdu, żeby rzeczywiście dzieciaki dużo się uczyły i nie siedziały w ławkach i nie miały takich normalnych lekcji. I kolejna rzecz to jest ta elastyczność programu i nieprzeładowanie, czyli czas na to, żeby mogło się wiele rzeczy dziać tak slow i żeby one miały tyle czasu na zadzianie się, ile potrzebują. To chyba tyle z mojej strony, natomiast jeżeli macie jakieś pytania, to teraz jest czas, żeby spróbować na nie odpowiedzieć, albo się podzielić. Zapraszam do dyskusji. Nie słyszę żadnych, nie widzę żadnych pomysłów z Państwa strony. Jeżeli nie widzę, to w takim razie ja dziękuję za swoją część i oddaję głos Małgosi, która, jak już Agata zapytała, była w Wiśle, realizowała super program i myślę, że teraz czas na dobre praktyki, które opowie Małgosia. Dziękuję ślicznie. Witam serdecznie. Słychać mnie chyba już. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Ja bym poprosiła tylko prezentację jeszcze Pani Kasiu. Bo nie widzę prezentacji swojej. O, dziękuję pięknie. Dziękuję, już mam. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Ja postaram się zachęcić Państwa do wyjazdów edukacyjnych, a też pokazać taką inną stronę tego medalu, ponieważ wyjazdy to oczywiście edukacja, nauka, ale to też bardzo dużo obok. Dzieje się mnóstwo, czego w szkole nie widać, nie słychać. Natomiast na tych wyjazdach słychać. Na tych wyjazdach nie tylko się uczymy, ale też świetnie się bawimy, integrujemy i możemy zyskać bardzo wiele. My jako szkoła jesteśmy szkołą podstawową imienia Romualda Traugutta w Wojanowie. Wojanowo to niewielka miejscowość koło Pruszcza Gdańskiego, więc naprawdę daleko od Wisły, ale postaraliśmy się napisać wspólnie projekt i zachęcać również innych do tego, żeby działać. Ważny jest zespół, bardzo ważny jest zespół, bo bez zespołu nie zrobi się nic. Może być jeden szalony człowiek, jednak potrzeba nam tego wsparcia od innych i pomocy, zwyczajnej ludzkiej pomocy, ponieważ sami nie zrobimy nic.
Wyjechało nas nauczycieli 5 i 40 dzieci. Jak widać już na pierwszym slajdzie, wszyscy byliśmy zawsze uśmiechnięci, ponieważ był to niesamowity wyjazd. I postaram się pokrótce pokazać Państwu efekty, a też z pełną świadomością użyłam zdjęcia, ponieważ najłatwiej na zdjęciach pokazać nasze radość i zadowolenie z tego wszystkiego, co się zadziało, gdyż w czystym tekście, opisie, słowie tego się nie uda. Więc proszę popatrzeć również na fotografie, które tutaj przedstawię i bardzo chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami, nie tylko podczas webinarium, ale też jeżeli ktoś będzie potrzebował wsparcia, pomocy, opisania, dopisania czegoś, nie ma problemu. I tak rozpocznę od może tego, jakie były nasze główne cele, bo tak jak Kasia mówiła, że bardzo istotne jest postawić sobie pewne cele, ale też żeby nie było tego za dużo, ponieważ zbyt wiele, jak zaczynamy robić zbyt wiele w jednym czasie, to zazwyczaj czujemy się rozgoryczeni i rozczarowani. Tak też my nazwaliśmy swój projekt 100 lat niepodległości, Poznaję swój region. I nastawiliśmy się najbardziej na poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody, edukacji regionalnej i historii. I też pojechali z nami nauczyciele, którzy uczą przyrody, historii, ale też pedagodzy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, więc tutaj wiedzą dzielili się nauczyciele z różnego zakresu i o różnych kwalifikacjach. I takim naszym głównym celem było poszerzenie tej wiedzy. Drugim to było oczywiście nabycie przez dzieci nowych umiejętności społecznych. Miały z tego wytworzyć się odpowiedniej jakości plakaty i labbooki, aczkolwiek nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy uda nam się w tym krótkim czasie, bo to się wydaje tak długi, natomiast czy w tak krótkim czasie uda nam się to stworzyć, czy też nie. I przede wszystkim chcieliśmy też uczulić dzieci i pogłębić u uczniów uczucia i postawy patriotyczne. To były nasze takie 4 cele, może mało, może dużo, nie wiem, natomiast tak sobie założyliśmy. I rozpoczęła się nasza wielka przygoda. I nasza wielka przygoda okazała się niesamowitym przeżyciem, ponieważ nie tylko nas to rozczuliło i wzruszyło to, co się tam działo, ale też nasze kochane dzieciaki. Ponieważ po pierwsze, dla nich zdziwienie, bo nie uczyli się w ławce szkolnej. Były to 2 tygodnie już roku szkolnego. Był to czas zimowy, akurat w Wiśle jeszcze była zima, prawie wiosna, natomiast mieliśmy okazję zobaczyć piękną Wisłę podczas zimowych krajobrazów i zaczęliśmy naszą naukę. Nasza nauka rozpoczęła się od integracji grupy, poznania zasad, warunków, regulaminów, tutaj, które oczywiście były w ośrodku. Bardzo dużo nam pomogła tutaj pani koordynator, która wprowadziła nas w to wszystko. Odwiedziliśmy przecudowne miejsca, bo jednym z takich, które mnie zachwyciły, zauroczyły i dały niesamowicie ogromną wiedzę dzieciom, to była i Kurna Chata, i Chlebowa Chata, i Ekologiczne Centrum Wypasu Owiec, i Muzeum Beskidzkie, i spacer na Szyndzielnie i Klimczok. Spacer to wręcz wędrówka. Dzieciaki podczas zajęć warsztatowych, tak jak tu przedstawiam na zdjęciu, uczyły się naprawdę bardzo wiele, bo to nie tylko pracowały manualnie, wszelkie obszary mózgu zostały poruszone i wzruszone. Taką wiedzę, jaką uzyskały, co nauczyły się między innymi robić kwiatki z origami, tudzież z wełny wyplatać owieczki. No w szkolnej ławce byłoby to trudno, 2 nudno i 3 nie wiem, czy byliby chętni i zainteresowani takim działaniem. Bardzo dużo naszego życia, oprócz wycieczek oczywiście, które były bardzo atrakcyjne i były w różnych miejscach i dzieciaczki były zawsze wsłuchane i zainteresowane. Działaliśmy, słuchaliśmy, robiliśmy, doświadczaliśmy, wszystkie nasze zmysły były poruszone, w związku z czym i wzrokowcy, i słuchowcy, i kinestetycy uczyli się. Bardzo dużo naszej części życia działo się również na świetlicy. Świetlica to było takie miejsce, takie zaczarowane nasze miejsce, w którym spotykaliśmy się zazwyczaj wieczorami, ustalaliśmy jakiś plan działania, no i tam był czas na różne rozmowy, podsumowania. Trudno jest współpracować w grupie 40 osób, ale kiedy je podzieliliśmy, na początku spotykaliśmy się w tej większej grupie, następnie dzieliliśmy się na 4 mniejsze podgrupki, to bardzo łatwo, przyjemnie i fajnie nam się pracowało, bo po 12-13 osób w każdej grupie. Natomiast w tym zaczarowanym naszym miejscu odbywały się przeróżne rzeczy. Czasami można by było się pośmiać, czasami popłakać. Natomiast były emocje, były wzruszenia, były różne trudne historie, różne wesołe historie i to nam dało taki obraz,
że nie tylko ta jednak podstawa programowa i realizacji zajęć obowiązkowych, bo tu się działo dużo rzeczy, które byśmy w szkole po prostu zwyczajnie jako pedagodzy, psycholodzy nie dostrzegli. W związku z czym postawiliśmy na rozwój umiejętności społecznych, postawiliśmy na integrację. W trakcie wyjazdu też stwierdziliśmy, że oprócz tych wszystkich umiejętności, które dzieciaki mają zdobyć, to na pewno postaramy się, aby jak wrócą do nas, do szkoły, do domu, po pierwsze zapamiętały ten wyjazd, po drugie, żeby bardzo dużo wyniosły ze sfery społecznej. Bo i to gdzieś w trakcie wyjazdu się okazało, że warto z dziećmi rozmawiać, że jest dużo trudnych tematów, które nie są omówione, z którymi sobie nie radzą, że potrzebują czasami motywacji, czasami wsparcia, czasami takiej bardziej rozmowy nastawionej na wskazanie pewnego kierunku. No i też zaczęliśmy działania w tym kierunku, ale oczywiście nie pomijając kwestii edukacyjnej. I tak my postawiliśmy na to, że starsze grupy robiły labbooki, młodsze dzieci robiły plakaty. Mieliśmy czwartą i piątą klasę, były to dzieci w wieku mniej więcej 10-11 lat. I nasze dzieciaczki dostały takie tylko wytyczne, że mogą sobie wybrać temat, czyli może to być temat albo z zakresu na przykład jakiś park narodowy, krajobrazowy, rezerwat przyrody, tudzież znana postać jakaś, ale związane z Beskidem, czyli gdzieś w rejonach, miejscu, w którym się znajdujemy. Sami dokonują wyboru, ale też ich zadaniem było wyszukiwanie informacji podczas każdej z naszych wycieczek. Miały zbierać ulotki, jakieś broszurki, dopytywać przewodników. Tam, gdzie się znajdujemy, zbierać jak najwięcej informacji, bo ten wytwór, który stworzą, czy to będzie plakat, czy to będzie labbook, miał być tylko ich, czyli miał być z tych materiałów, które oni zbiorą. Może to być internet, książka, gazeta, broszurka. Bardzo dużo Centrum Informacji Turystycznej pomagało naszym dzieciom, bo tam często zaglądały. I z tych materiałów miały za zadanie, pracując w grupach, grupy były podzielone, tak jak gdzieś tam dzieciaki się dobrały, pracować codziennie. Wybrany czas był na ten moment, kiedy w różnych, czy to rano, czy po południu, i tworzyć właśnie tą pracę. Efektem miała być prezentacja ostatniego dnia na forum. Nie każdy zdążył, ale dokończyliśmy to w szkole. Natomiast zaczęły powstawać przepiękne prace, dwa prace zrobione przez nich, ale też wszystka wiedza, elementy, materiały były uzyskane podczas wycieczek właśnie w Wiśle, czyli przez te 12 dni. I jak widać na załączonym slajdzie, mimo ciężkiej pracy i mimo czasami trudniejszych, łatwiejszych tematów, dzieciaki też się świetnie bawiły, bo dzieciaki potrafiły poszaleć, puścić wodze emocji, wyobraźnia podziałała, wszystko w granicach rozsądku, natomiast było szalenie wesoło, ciekawie i zabawnie. I myślę, że te chwile zostaną w pamięci na zawsze już u nas i u dzieci, u nauczycieli i u dzieci. Bo oprócz tego, że robiliśmy projekty labbooki, to też co wieczór odbywała się jakaś aktywność. W zależności od tego, jak przebiegał dany dzień, to też były czy kalambury, czy mam talent, czy pokaz talentów, czy też dyskoteka, piżama party, czy też jakiś quiz, konkurs. Więc wieczory były bardzo atrakcyjne, ale też nie przemęczające dzieci, bo tak jak Kasia mówiła, że też nie chodziło o to, żeby te dzieci w pewnym momencie straciły już chęć, motywację i energię na to wszystko. Wszystko z rozsądkiem, umiarem, ale z dozą szaleństwa i optymizmu. Dzieciaki same proponowały bardzo wiele, bo uwielbiały występować w jakichś piżamach i śpiewać, uczyły się piosenek, nazywały swoje grupy. Mieliśmy mnóstwo konkursów i te konkursy trwały przez cały okres wyjazdu. Czyli mieliśmy podzielone, że trwa konkurs na przykład będzie konkurs na najlepszą piżamę, na najlepszego tancerza, na konkurs wiedzy, na najpiękniejszy krajobraz, jakąś plastyczną pracę z zakresu tutaj, tam gdzie byliśmy. Zawsze odwoływaliśmy się do miejsc, w których już byliśmy. Czyli praca plastyczna miała dotyczyć na przykład miejsca, które właśnie zwiedziliśmy, czy w którym byliśmy. Konkurs wiedzy, który podsumowywał w ogóle, to jeszcze troszkę zaraz powiem o tym, który podsumowywał cały wyjazd, też dotyczył całych wszystkich wycieczek, na których byliśmy, miejsc, które odwiedzaliśmy, więc dzieci tą uwagę miały zawsze skierowaną na przewodnika, na plakaty, słuchały uważnie nas, pracowników fundacji, co opowiadają, gdyż wiedziały, że to później się przyda, to da jakiś efekt.
co istotne, co myślę w takich wyjazdach jest bardzo istotne, to podzielić sobie, ja tu załączyłam, może nie bardzo widać, ale myślę, że da się odczytać, bo to jest taki przykładowy, my zawsze sobie dzieliliśmy na każdy dzień, wspólnie ustalaliśmy tu z fundacją, z panią Jolą koordynator oraz z pracownikami, czy to jest do zrealizowania, co będzie się na takie bloki dzieliliśmy, co będzie się działo rano, po południu i wieczorem, po to, żeby niekoniecznie musieliśmy się tego sztywno trzymać, to było elastyczne, zmienialiśmy, jeżeli coś się zadziało, pogoda była nie taka, dostosowywaliśmy swój plan do danego dnia, natomiast też wiedzieliśmy, co chcemy zrealizować, ale nie pędziliśmy za tym, nie było to tak, że musimy, tak? Jest plan, planu się trzeba trzymać, bo bez plan nie jest dobry, natomiast wszystko z umiarem i wszystko po kolei, nie wszystko naraz. Więc warto planując sobie, jak się jest na etapie, to tak rozpisać sobie mniej więcej te kilka dni, co my chcemy wtedy robić, aczkolwiek nie wszystko wyjdzie, bo to jak zawsze plan jest modyfikowany, zmieniany, co nie znaczy, że był zły albo że był nie taki. Następnie pod koniec turnusu zrobiliśmy taki poziom zadowolenia dzieci, taką ewaluację pod tytułem poziom zadowolenia dzieci, gdzie dzieciaki miały się wypowiedzieć na temat turnusu, zrobić rysunek albo też w skali Likerta określić od 1 do 5, jak im się podobało. Wspaniałe wyszły nasze efekty ewaluacji i tu nie było o czym dyskutować, ponieważ zachwyt dzieci, zadowolenie, nie spodziewały się tego, co tam będzie i uważam, że to przeszło ich wszelkie możliwe oczekiwania i były dzieci, które pierwszy raz gdzieś tak na długo wyjechały, które niekoniecznie rozstawały się z rodzicami. Były to dość małe też dzieci, bo czwarta, piąta klasa to nie są jakieś duże dzieci. I my już podsumowując wyjazd, pisząc sprawozdanie, rozliczając się z pewnych kwestii, stwierdziliśmy, że przez te wszystkie warsztatowe zajęcia, wyjazdy, wizyty w galeriach, w chlebowych chacie, w Koniakowie, w muzeum, na pewno dało to dzieciom ogromną wiedzę. Tak? Uważam, że takiej wiedzy na pewno w tak krótkim czasie w szkole by nie przyswoiły, nie uzyskały tyle i nie zapamiętały tyle, po prostu zwyczajnie, bo ich były nastawione jednak na czucie, dotykanie, słuchanie, pracowało wszystko, każdy możliwy zmysł. Więc na pewno osiągnęły sporą wiedzę. Co zostało udokumentowane między innymi tym właśnie pod koniec turnusu, w ostatni dzień, w ostatni wieczór zrobiliśmy takie podsumowanie typu pożegnanie, a też zrobienie konkursu wiedzy, gdzie okazało się, że na 40 pytań, niełatwych pytań, przeciętna taka średnia była 34-36 punktów, więc dzieci, i to nie były jakieś banalne rzeczy, tylko rzeczywiście z tych miejsc, pytania dotyczyły tych miejsc, które odwiedzaliśmy. I dzieciaczki wykazały się ogromną wiedzą, w związku z czym co świadczyło o tym, że słuchały, że się dowiedziały i że poznały. Bardzo dużo też zyskaliśmy w sferze umiejętności społecznych. Dzieciaki odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, czytaliśmy, bawiliśmy się, wygłupalialiśmy, tańczyliśmy, układaliśmy gry, konkursy. Dużo się zadziało w sferze społecznej, w obszarze społecznym, ponieważ to widzieliśmy efekty, widzieliśmy potem w szkole. I to było cudowne, kiedy oni, kiedyś nie rozmawiający ze sobą, potem dobrzy przyjaciele, kiedyś nie chcący w ogóle gdzieś tam siadać do jednej ławki. To było widać nie tylko na turnusie, ale bardzo dobre efekty i rezultaty było widać w szkole, potem w szkolnej ławce, taka jest prawda. Podczas całego też trwania turnusu efektem to był takim... Efektem, który można było wziąć, zobaczyć, pokazać, to były właśnie labbooki i plakaty, które cudowne im powstały. Kończyły jeszcze troszkę w szkołach i prezentowały na forum szkoły również, żeby przedstawić innym dzieciom, co tak naprawdę robiły i w jaki sposób zyskiwały wiedzę i jak pracowały, że to nie była tylko gra i zabawa, ale to było też dużo ogrom wiedzy, który został gdzieś przetworzony i zapamiętany. Przede wszystkim on był wykorzystywany, pamiętany i na forum szkolnym inni uczniowie ich słuchali z podziwem, z wielkim podziwem, pokazując, że wow, bardzo bym chciał tam być też, szkoda, że mnie tam nie było, więc to było dla nas niesamowite. No i turnus też pokazał dzieciakom to, że im więcej miejsc odwiedzamy, w im więcej miejscach jesteśmy, tym bardziej czujemy się związani z pewnymi osobami, z pewnymi rejonami, pogłębiamy taką samoświadomość, taką świadomość własnej identyfikacji, bycia Polakiem, postaw patriotycznych, więc dzieciaki też przez te działanie, dotykanie, zwiedzanie, bo nie ukrywajmy, nie każdy bywa na takich wyjazdach,
no to też uświadomiły sobie, że to ja, mały Polak, poznaję swój kraj i swoją ojczyznę, doceniam to, co mam i chcę to widzieć, wiedzieć i dalej zachęcaliśmy do tego, żeby dalej w ten sposób się uczyć. Bardzo nas cieszyło i ogromną radość nam sprawiało, że wieczorami ta aktywność dzieciaków, mimo całego dnia, w którym dużo się działo, nie było wieczoru, żeby one nie chciały więcej. Czyli żebyśmy nie grali, nie śpiewali. Bardzo dużo szant żeśmy śpiewali, dużo piosenek, wierszy gdzieś tam przewijało się wieczorami. Ich przebrania, ich pokazy talentów zachwycały nas, bo już my czasami nie mieliśmy energii, ale okazywało się, że dzieciaki jeszcze mają, w związku z czym działamy. Co nam dawało też ogromną chyba radość i satysfakcję, nam jako nauczycielom, jako wychowawcom. Kolejny dzień był przygotować jakiś atrakcyjniejszy, ciekawszy. Z dnia na dzień rodziły nam się też nowe pomysły. Na przykład pomysłami były teraz bardzo popularne wśród dzieci. Wyznaczmy sobie jakiś challenge na kolejny dzień, tak? Co będzie naszym zadaniem, wyzwaniem, kto skorzysta. Na przykład przyjść w kolorowych skarpetkach na śniadanie. Ich to bawiło, kiedy zostawialiśmy im kolorowe karteczki, wlepki gdzieś tam w pokojach jeszcze wieczorem. Natomiast czuli z tego też radość, że nauczyciel potrafi rozbawić, zachęcić, zaskoczyć, że to nie jest tylko pani, która wstawia w dzienniku oceny i ciągle mówi, żeby się dobrze zachowywać. Więc te zadania, konkursy i challenge niesamowicie im się podobały. Co później też wieczorem, zawsze robiliśmy takie podsumowanie właśnie też wieczorem, po tych wszystkich już aktywnościach, siadaliśmy w kółko na świetlicy, no i opowiadaliśmy się, co dzisiaj się wydarzyło ciekawego, co mnie zaskoczyło, co było najciekawsze, co mi się nie podobało. To uwierzcie mi Państwo, odpowiedzi typu mi się nie podobało, albo nie bawiło mnie, albo nie chciałbym, albo więcej bym tego nie powtórzył, było bardzo mało, wręcz chyba nie pamiętam nawet jakichś takich wielkich uwag. Natomiast bardzo dużo było o tym, że coś ich zaskoczyło, że nauczyciele zaplanowali, coś zaskoczyli. Dzieciaki uwielbiały też, kiedy podczas wycieczek górskich gdzieś chodziliśmy, spacerowaliśmy, wiedzieli, by już nastawili na dużą też wysiłek i aktywność, bo też codziennie byliśmy gdzieś. Chodziliśmy, spacerowaliśmy i uwielbiały takie pogadanki w grupie, widziałam, ale też z nami, wciągnęły nas jako to też oni, to też my, a nie tylko my, wy, oni i takie dzielenie gdzieś tam na przerwach w szkole. Więc my dowiedzieliśmy się bardzo dużo też o nich samych, o ich sytuacji, rodzinach, o historiach, które tak naprawdę nie zawsze znaliśmy, bo nie każdy z nas na tyle znał dzieciaki. Także tak jak tu pokazuję, tu już były namacalne takie efekty, labbooki, prezentacja plakatów i też to im dało, że w Wiśle to oni stali się naszymi nauczycielami, bo to oni naprawdę nam dużo pokazywali, uczyli, przedstawiali, prezentowali. Bardzo nabrali taką pewność siebie też, że mój wytwór, tylko i wyłącznie mój, grupowy oczywiście, działając w grupie, daje siłę i moc i ja jestem przez to doceniany, ktoś to widzi, ktoś zaczął mnie dostrzegać. Także to były niesamowite umiejętności, które dzieciaki zdobywały podczas tego wyjazdu. A tu kilka takich jeszcze fotografii, co dzieciaki naprawdę wspominają do tej pory, bo ja myślę, że już trochę czasu minęło, a my dalej opowiadamy o tym, jak to było pięknie podczas spaceru na Klimczok, tudzież na Szyndzielni, kiedy to wyrabialiśmy owieczki albo robiliśmy przepiękne origami z kwiatuszków i poznawaliśmy życie XVIII-wiecznej szkoły. A też to, że śpiewaliśmy, tańczyliśmy, naprawdę było wesoło i zabawnie. I tak sobie myślę, że takim na końcu warto zostawić też jeden dzień takie na podsumowania i przemyślenia, co nam wyszło. Uważam, że bardzo dobrze nam to wyszło. Takie mieliśmy konkursy. I Jola jako koordynator zapytała nas, że no może byśmy tutaj dzieci jakoś docenili, tak, działali, byli tacy aktywni, zaangażowani we wszystko. To teraz zróbmy coś, doceńmy ich. No my oczywiście przygotowani, tak, pewnie mieliśmy 15 konkursów, bo tyle osób tu wygrało, jak widać logo, nazwa, strój, tancerka, czystość pokoi, mam talent, pokaz mody, konkurs wiedzy, konkurs plastyczny, sumienne wypełnianie obowiązków. No i teraz okazuje się z 40 uczestników, a 62 nagrody. My również byliśmy zaskoczeni, aczkolwiek stwierdziliśmy, że nawet drobnostka czasami uskrzydla te dzieci, daje ogromną motywację do działania i dalszej pracy nad sobą, nad tym, co robię.
I gdzieś w trakcie trwania naszego obozu, naszej zielonej szkoły, doszliśmy do wniosku, że też warto podziękować, że my się tak dobrze czuliśmy, że stworzono nam tak fantastyczne warunki do pracy, zabawy, że ta atmosfera była niesamowita. I w życiu się tego nie spodziewaliśmy, ponieważ no, atmosferę tworzą ludzie, tak? Nie budynek, nie miejsce, ale ludzie i kto z nami jedzie, kto pracuje, kto nam umożliwia to. Więc dzieciaki same wyszły z też taką propozycją, że może byśmy jakoś podziękowali dla fundacji i same stworzyły takie króciutkie przedstawienia artystyczne, gdzie pośpiewały szanty, bo to takie nasze z nadmorza, śpiewały szanty, robiły podziękowania, plotły jakieś kwiatuszki i tak stwierdziliśmy, że to było cudne, bo też one zrozumiały, że jeżeli ktoś im coś daje i tak po prostu daje, to też warto za to ładnie podziękować i mieć takie w sobie, że super, i my się dobrze czujemy i każdemu jest z tym dobrze, tak? Więc podsumowanie nasze polegało na tym, że na końcu turnusu z inicjatywy dzieciaków tak naprawdę zrobiliśmy taką krótkie podziękowania dla fundacji, ale też sobie podsumowaliśmy wiele rzeczy, co się zadziało. I do tej pory tak naprawdę my z dziećmi, ja z dziećmi bynajmniej na swoich jeszcze zajęciach oglądamy foldery, zdjęcia, przerabiamy to, co się zadziało w Wiśle, mimo że czasu dużo upłynęło, one uwielbiają przyjść i porozmawiać, pooglądać. Ja już zrobiłam nawet taki folder Wisła i udostępniam u siebie na komputerze te dobre wspomnienia, bo myślę, że dobre wspomnienia budują też wiele dobrego. W związku z czym dzieciaki przychodzą, rozmawiamy i tylko pytają, kiedy znowu będą mogły pojechać do Wisły i mamy nadzieję, że fundacja kiedyś nas również zaprosi. I myślę, że takim pozytywnym akcentem zakończyłabym swoje wystąpienie. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, chcielibyście coś się dowiedzieć, usłyszeć, chętnie służę pomocą i bardzo chętnie pomogę. Dziękuję pięknie. Joleczko, teraz Ciebie zapraszam pewnie. Bardzo dziękujemy Pani Małgosiu za ten entuzjastyczny tutaj prezentację naszych turnusów. Bardzo jest nam miło, też wspomnienia wróciły. Fantastyczny to był turnus i dużo dla nas też inspiracji, które przekazujemy kolejnym grupom. Ja teraz, jeżeli będziecie Państwo mieli pytania, to prosimy wpisywać w czacie, bo one się mogą teraz pojawić, więc oczywiście chętnie odpiszemy. A tymczasem zaproszę Jolę Bujok, która jest naszą koordynatorką turnusów, żeby powiedziała krok po kroku, na czym polega konkurs, ale zrobimy to posługując się naszą stroną internetową, gdzie to wszystko jest opisane. Ja teraz w czacie podałam Państwu link do naszej strony internetowej. Jeżeli możecie, to bardzo proszę kliknijcie w to, co jest po prawej stronie na czacie, taki link, który otworzy Wam stronę konkursu. I będziemy o warunkach w konkursie właśnie opowiadać zgodnie z tym, co jest na stronie. Już teraz przekazuję głos Jolancie Bujok. Dzień dobry, witam wszystkie serdecznie, bardzo dziękuję. Pozdrawiam też właśnie Wojanowo i naszą wspaniałą grupę, która gościła u nas w fundacji. Drodzy Państwo, ja chciałam powiedzieć kilka słów o tym, jak podejść do tego może konkursu. Już 7 października, czyli już najbliższy poniedziałek, na naszej stronie jękidzieciom.pl ogłaszamy konkurs na turnusy edukacyjne na 3 terminy wiosenne, które będą od 24 lutego do 6 marca, od 9 do 20 marca oraz od 23 marca do 3 kwietnia 2020 roku. Turnusy edukacyjne, jeżeli... może tak... Drodzy Państwo, tak, nagrodą w konkursie oczywiście jest turnus 12-dniowy od poniedziałku do piątku, 12-dniowy dla maksymalnie 50 osób. To oczywiście myślimy tutaj o dzieciach i kadrze towarzyszącej. O kadrze myślę, że te 4-5 osób to jest to takie minimum, które chcemy zaprosić do nas. Film oraz zdjęcia ośrodka możecie znaleźć na naszej stronie, więc gdzieś można zobaczyć, jak pokoje wyglądają, jak ośrodek wygląda, gdzie jest usytuowany. Jesteście w tym czasie sami jedyną grupą, którą gościmy w tym czasie na u nas w ośrodku, więc to jest dosyć komfortowa sytuacja, nie musicie tutaj o nic się obawiać. Pobyt jest całkowicie bezpłatny, pokrywamy koszty noclegu, wyżywienia, transportu oraz bilety wstępu do wybranych przez Was wycieczek.
ale chciałam też zaznaczyć, że nie pokrywamy żadnych innych kosztów, czyli na przykład często pytanie, które nam dziś pada, o wynagrodzenie dla opiekunów. Tutaj Fundacja tych kosztów nie pokrywa w żadnym momencie. Kto może być wnioskodawcą? Oczywiście może być szkoła publiczna, szkoła podstawowa lub zespół szkół, do którego należy szkoła podstawowa lub zespół szkolno-przedszkolny, albo szkoła niepubliczna, która jest szkołą społeczną prowadzoną przez osobę prawną, taką jak fundacja lub stowarzyszenie. Już momencik. Dobrze. O celach konkursu myślę, że już powiedziała wcześniej Kasia, moja przedmówczyni. Co jeszcze mogę powiedzieć tutaj o naszej nagrodzie? Terminach. Drodzy Państwo, konkurs trwa od 7 do 29 października i w tym czasie przyjmujemy od Państwa wnioski online. Ogłoszenie wyników tego konkursu nastąpi 22 listopada tego roku na naszej stronie. No i jesteśmy, wróciliśmy. Tak, czy słychać nas, widać? Okej. Dobrze, czyli o terminach. Pamiętajcie, jeżeli składacie wniosek, pamiętajcie, nie róbcie tego w ostatnim dniu konkursu. Zgłaszacie często problemy techniczne, z czymś jest problem, później no nie mamy za bardzo czasu, żeby coś pomóc, więc bardzo Was proszę, pomyślcie o tym wcześniej, przygotujcie sobie pytania, odpowiedzi na pytania do wniosku wcześniej, tak, na przykład w Wordzie i dopiero później przyklejajcie te odpowiedzi do formularza online. Pamiętajcie też o ograniczeniach liczby znaków, to jest też taka rzecz, która się pojawia. Jeżeli będą jakieś problemy techniczne, to jeżeli będziecie wcześniej nam zgłaszać te problemy, to też będziemy starali się wspólnie rozwiązać to, żebyście mogli bez problemu przesłać. Możecie spróbować przesłać taki wniosek próbny. Poinformujcie nas, że po prostu próbujecie to wysłać i wtedy będziemy widzieli, że to przechodzi. Najważniejsze, co powinien zawierać ten wniosek, no czyli dane wnioskodawcy, preferowane dwa terminy organizacji turnusu, opis grupy uczestników, tutaj też już Panie wcześniej mówiły właśnie o liczbie uczestników, nie zapraszamy mniejszych grup aniżeli 40 osób, dlatego że ośrodek w fundacji jest tak przygotowany, chcemy optymalnie wykorzystać wszystkie miejsca, stąd ta liczba 40-osobowej grupy, maksymalnie 50-osobowej z kadrą. Szczegółowy i kolejne rzeczy, które powinny zawierać wniosek, to szczegółowy opis planowanych działań oraz statut wnioskodawcy oraz zaświadczenie OPS-u. Już tłumaczę, o co chodzi z zaświadczeniem, bo też bardzo często Państwo pytacie podczas konkursu, o co chodzi z tym zaświadczeniem. Jeżeli pojawiają się jakieś tutaj od Państwa informacje, że nie wiem, w grupie są dzieci w trudnej sytuacji materialnej, bądź też borykają się z jakimiś różnymi sytuacjami życiowymi, to bardzo Was prosimy o takie zaświadczenie z OPS-u, które nam gwarantuje, że rzeczywiście te dzieciaki z tej pomocy korzystają. O zaangażowaniu grupy i zespołu już tutaj wcześniej moje koleżanki mówiły. Jeżeli wygracie konkurs, czyli otrzymacie jeden z turnusów, otrzymacie zwrotną informację z fundacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Niczego wcześniej nie wypełniacie,
wzory takiego porozumienia i tych dokumentów, które do Państwa wyślemy, również będziecie widzieli je tutaj na naszej stronie. Bardzo proszę, tutaj podsumowując, bo już czas nam mocno ucieka, podsumowując, przeczytajcie przede wszystkim wszystkie informacje, które zamieszczamy na naszej stronie. Przeczytajcie dokładnie regulamin, sprawdźcie, czy kwalifikujecie się. Tutaj mamy też obostrzenie pobytu 3 lat, tak? Czyli na najbliższy konkurs nie zapraszamy grup, które gościliśmy w latach 2017-2019 lub też już zakwalifikowały się na jeden z turnusów na zimowiska na przyszły rok. Więc tutaj to jest ważne i jakby nie ma sensu składać wcześniej tego wniosku. Zerknijcie sobie na wzór regulaminu uczestników, kartę kwalifikacyjną. Oczywiście również mamy klauzulę informacyjną, którą dołączamy też do wszystkich dokumentów. No i bardzo ważnym jest to, żeby przeczytać założenie wniosku krok po kroku. Kochani, tam wszystko opisujemy, naprawdę jak podejść do tego wypełnienia tego wniosku, jak technicznie, że można zapisać również wstępnie wypełniony wniosek i możecie wrócić w dowolnej chwili do swojego wniosku częściowo wypełnionego. Nie wiem, jeżeli jakieś pytania, może Agato jeszcze coś uzupełnieniem tego, co powiedziałam? Bardzo dziękuję, Jola. Myślę, że właściwie Jola powiedziała już wszystko. Najważniejsze jest rzeczywiście mieć Państwo czas, więc spokojnie przeczytajcie regulamin, zasady, przeczytajcie, z czego się składa wniosek. Wypełniajcie go w Wordzie stopniowo i we współpracy ze swoimi kolegami i koleżankami, dopytując się, czy kto co na siebie bierze, żeby nie było tak, że wszystko jest tylko w głowie koordynatora. Upewnijcie się z dyrekcją szkoły, że taki program spełnia założenia i wasze cele i że macie tę kadrę chętną i zdecydowaną na to, żeby wyjechać. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, naprawdę wszystko jest na stronie, naprawdę, znaczy my oczywiście chętnie odbierzemy od Państwa telefon, postaramy się w miarę możliwości odpowiadać na maile, ale spokojnie przeczytajcie, taki jest dokument krok po kroku, o którym Jolanta już powiedziała, w którym jest jak przygotować wniosek, co po kolei masz zrobić, możecie to sobie wydrukować i odhaczać po kolei, co zrobiliście. Formularz online jest obowiązkowy, nie przyjmujemy niczego w Wordach, jakichś PDF-ach przysyłanych do nas inną metodą niż tutaj online, ale jak to technika, która płata czasem figle, więc prosimy, składajcie wnioski wcześniej niż za 5.12, bo przyjmujemy wnioski do 12 tego ostatniego dnia. Także też to webinarium będzie nagrane i to, co najważniejsze, czyli inspiracje merytoryczne, które usłyszeliście od Pani Katarzyny i od Pani Małgorzaty, będziecie sobie mogli jeszcze raz przysłuchać. Pokazujcie też te wszystkie dokumenty, webinarium swoim kolegom, koleżankom, z którymi chcecie przyjechać. Może oni będą mieli jakieś fajne pomysły i razem je spiszcie w projekcie. Czy macie jakieś pytania do nas tutaj? Patrzymy na pytania, cieszycie się, że będzie nagranie. My również po prostu je udostępnimy na naszej stronie i mam nadzieję, że inni nauczyciele, którzy dzisiaj nie mogli być z nami, będą z tego korzystać. Wszystko jasne. Pani Magdo, bardzo nas to cieszy. Jeżeli nie ma pytań do Fundacji Jęgi Dzieciom, to myślę, że poproszę, działamy znakomicie. Pani Marto, czekamy w takim razie na udział w konkursie. Jeżeli nie ma pytań, to poprosimy już Darię w takim razie o zamknięcie naszego webinarium. Ja bardzo, bardzo dziękuję za udział Pani Katarzynie, Pani Małgorzacie, Joli i dziękuję bardzo Centrum Edukacji Obywatelskiej, że umożliwiło nam zorganizowanie takiego spotkania, które przełamało nasze bariery geograficzne i mogliśmy być razem tego wieczoru. Dziękuję bardzo, Dario, Tobie również serdeczne podziękowania.